W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Rodzina to temat, który jest aktualny jak mało który. Święta rodzina to oczywiście doskonały wzór rodziny. Jednak dzisiaj, gdy spoglądamy na ten doskonały wzór, koniecznie musimy również spojrzeć na ataki na rodzinę, które mają obecnie w społeczeństwie, czy na poziomie idei, czy na poziomie prawa cały czas miejsce. Otóż, gdy Kościół Święty mówi, że małżeństwo jest związkiem mężczyzny i kobiety, zawartym w celu zrodzenia i wychowania potomstwa, to mówi rzecz, która jest niezwykłej doniosłości. Jest to rzecz, która tworzy naszą cywilizację. Jest to rzecz rozpoznana na poziomie zdrowego rozsądku, odczytania. Jest to rzecz na poziomie odczytania naszej rzeczywistości poprzez zdrowy rozum. Choć oczywiście mamy ją również zawartą w Bożym objawieniu. Jednak ta rzecz zasadniczo jest na poziomie po prostu prawa naturalnego, czyli tego prawa Bożego, które możemy po prostu odczytać naszym rozumem ze stworzenia. Małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety w celu zrodzenia i wychowania potomstwa. Dzisiaj jednak ten świat chciałby widzieć małżeństwo raczej jako luźny, niezobowiązujący związek dwojga ludzi, w celach towarzysko-hedonistycznych, tak można by to nazwać, bez żadnych zobowiązań, bez żadnego konkretnego celu, po prostu dla przyjemności, dla życia towarzyskiego i w zasadzie tyle. Taka definicja małżeństwa, czy taka definicja związku dwojga ludzi jest definicją, która zniszczy i człowieka jako jednostkę, i całe społeczeństwo. Taka definicja doprowadzi człowieka do uzależnienia od przyjemności związanej z seksualnością, do zniszczenia go psychicznego, do wciągnięcia go w nałogi, do uzależnienia go od tejże przyjemności i zniszczenia ostatecznie, całkowicie jakby człowieka na poziomie jednostki. Ale doprowadzi również do zniszczenia człowieka czy ludzi na poziomie całego społeczeństwa. Powiem oczywiście takie społeczeństwo, w którym nie ma rodzin, które by wypełniały swoje powołanie, które by istniały zgodnie ze swoim celem dla zrodzenia i wychowania potomstwa. Takie społeczeństwo po prostu umiera. Takie społeczeństwo popełnia samobójstwo. Takie społeczeństwo jest jak organizm, który zaprzestał przemiany materii. Po prostu niedługo musi umrzeć. I tyle. I innego wyjścia nie ma. Dzisiaj, gdy spoglądamy na tą świętą rodzinę, to zwróćmy uwagę, jak pięknym jest ona przykładem harmonii. Świętości życia w harmonii. Ten świat znowu pragnie nam wcisnąć rewolucję. Różnego rodzaju rewolucje. Każda rewolucja jest powtórzeniem wezwania Lucyfera: nie będę służył. Każda rewolucja chce zburzyć jakiś Boży porządek, którego sobie człowiek sam nie ustanowił. I również ta dzisiejsza rewolucja oczywiście kieruje się przeciwko rodzinie. Bowiem kieruje się przeciwko każdemu ograniczeniu, którego sobie człowiek sam nie nałożył. I tak dzisiejszy świat, dzisiejsi rewolucjoniści nie mogą znieść, że istnienie płci ma jakiś obiektywny cel, że nie służy to tylko przyjemności, ale że ma konkretny cel zrodzenia i wychowania potomstwa. Nie mogą tego znieść. Nie mogą tego znieść, że bycie kobietą i mężczyzną wyznacza w jakiś sposób to życie w charakterze rodzinnym, że bycie matką to co innego niż bycie ojcem. Nie mogą tego znieść i chcą za wszelką cenę zniwelować te różnice tak bardzo, jak to jest tylko możliwe. Jeśli jednak patrzymy na świętą rodzinę, to widzimy, że nie ma tam rewolucji, że nie ma tam rywalizacji, że nie ma tam nienawiści. A jeśli spojrzymy na ten świat i co ten świat mówi o rodzinie, to on tak właśnie przedstawia rodzinę jako ucisk. Przedstawia katolicką rodzinę, czy w ogóle zdroworozsądkowe podejście do rodziny jako ucisk. To jest faszyzm, głoszenie, że że rodzina to jest związek mężczyzny i kobiety. W celu zrodzenia i wychowania potomstwa to jest stwierdzenie faszystowskie, stwierdzenie niebezpieczne, stwierdzenie dla rewolucjonistów straszliwie reakcyjne, bowiem to już narzuca pewne ograniczenia. I oczywiście oni chcą przedstawić tą rodzinę w ten sposób, że mężczyzna musi uciskać swoją rodzinę, musi uciskać swoją małżonkę i dzieci. Ta władza to jest bez wątpienia właśnie w ich oczach pewien ucisk, pewne zniewolenie. Oczywiście właśnie kobieta jest zniewolona, mężczyzna jest tyranem. Oczywiście mogą się zdarzyć takie patologiczne przypadki. Natomiast co do zasady, to jest zupełnie co innego. I mężczyzna i kobieta w rodzinie są zobowiązani do miłości. A miłość to jest oddanie. Miłość to jest silne pragnienie dobra drugiej osoby. Silne pragnienie dobra drugiej osoby, które musi być widoczne. I tak zarówno ojciec, jak i matka po prostu musi kierować się w swoim życiu oddaniem. Oddaniem dla drugiej osoby. Oddaniem poprzez wypełnianie swoich obowiązków, oddaniem poprzez pomoc, oddaniem poprzez wysłuchanie, poprzez poświęcenie czasu dla siebie nawzajem. To jest miłość małżeńska i to są podstawowe obowiązki stanu małżonków. Jeśli coś jest podstawowym obowiązkiem stanu, to oznacza to, że zaniedbanie tego bardzo łatwo może być grzechem ciężkim. Jeśli coś jest podstawowym obowiązkiem stanu, to oznacza to, że Pan Jezus na sądzie będzie w dużej mierze właśnie z tego sądził. A więc z tego oddania, wzajemnego oddania się sobie małżonków, z tej miłości małżeńskiej, silnego pragnienia dobra drugiej osoby, codziennie widocznego w słowach, w czynach, codziennie widocznego w tych zwykłych, codziennych sytuacjach, w poświęceniu dla siebie nawzajem czasu. To jest prawdziwa rodzina. To jest prawdziwe życie rodzinne. Tak wygląda katolicka rodzina. Natomiast nie ma to oczywiście nic wspólnego z jakąś tyranią czy z czyimś uciskiem. Oczywiście dla rewolucjonistów już sam fakt, że kobieta zostanie matką, już jest pewnym uciskiem, bo jest to oczywiście pewne ograniczenie. Oczywiście przyjęcie dziecka narzuca pewne ograniczenia zarówno na kobietę, jak i na mężczyznę. Oczywiście jeśli kobieta musi się siłą rzeczy bardziej zaangażować w te pierwsze miesiące, lata życia dziecka, bez wątpienia musi tam jej udział być większy, to oczywiście siłą rzeczy mężczyzna, który opiekuje się tą rodziną, również jego zaangażowanie w utrzymanie tej rodziny musi być wtedy większe. I oczywiście jest to dodatkowe obciążenie i dotyka to oczywiście zarówno mężczyzny, jak i kobiety, ale oczywiście bardziej odczuwalne jest to, czy bardziej widoczne, bardziej rzucające się w oczy jest to zaangażowanie matki. To jest normalne i zrozumiałe, ale wykorzystywanie tego w ten sposób, że jest to jakiś rodzaj zniewolenia, jest czymś strasznym, jest czymś podłym, jest czymś tak bardzo rewolucyjnym, jak to tylko możliwe, bo jest to burzenie się przeciwko porządku samego Stwórcy. Nie będę służył, zawołał Lucyfer i tak samo krzyczy dzisiejsza rewolucja. Nie będziemy służyć, nie poddamy się pod żadne prawo, nie będziemy zostawali ojcami i matkami. Nie będziemy się poddawali żadnym rolom społecznym. Sami sobie będziemy żyli tak, jak chcemy, według naszych hedonistycznych zasad. Będziemy sobie tak żyli i już. Oczywiście takie społeczeństwo zdąży ku przepaści i jednostka, i całe społeczeństwo. Dlatego my tym bardziej chcemy ukochać rodzinę. Chcemy poznawać, jak wielkim, jak pięknym jest ona darem. Oczywiście nie każdy człowiek jest powołany do tego, żeby prowadzić życie rodzinne. Oczywiście to życie ludzkie różnie może się potoczyć z różnych powodów. Natomiast jeśli już człowiek wybrał tą drogę, jeśli człowiek wszedł na tą drogę, to poddał się pod konkretny cel. Założył rodzinę, aby zrodzić i wychować potomstwo. Po to rodzina istnieje, po to istnieje w ogóle ludzka płciowość. Zwróćmy na to również uwagę, aby nie walczyć po stronie rewolucji. A niestety czasami I nam się to zdarza. Za każdym razem, gdy w jakiś sposób rodzina, która uważa się za rodzinę katolicką, żyje w ten czy w inny sposób na modłę tej rewolucyjnej rodziny, taka rodzina faktycznie służy rewolucji. I to może wyglądać bardzo różnie. To może być taka rodzina, która jest właśnie taką patologią i obrazem tej wizji rewolucyjnej, wizji tradycyjnej rodziny, czyli rodzina, w której panuje tyrania i ucisk. Rodzina, w której nie ma miłości, a jest tylko właśnie jakieś narzucanie swojej woli przez jedno z małżonków. Oczywiście taka rodzina ostatecznie jest zgorszeniem i służy tak naprawdę tej rewolucji, która za wszelką cenę chce skłócać. Powiemy, rewolucja potrzebuje walki, potrzebuje skłócenia. Rewolucja nienawidzi harmonii. Ale również wtedy walczymy, niestety, po stronie rewolucji, gdy w jakikolwiek sposób wypowiadamy się tak, jakobyśmy popierali tę ideę rewolucji, ideę walki. Kiedyś to była walka klas, dzisiaj można powiedzieć o tej rewolucyjnej walce płci. Za każdym razem, gdy być może nieświadomie, być może bezrefleksyjnie, czy jakoś tam narzekamy, mężczyźni narzekają na kobiety, kobiety narzekają na mężczyzn, że ten jest taki, a ta jest taka. A za każdym razem zastanówmy się dobrze, czy przypadkiem właśnie nie ulegliśmy tej rewolucyjnej propagandzie. Czy nie powtarzamy, tak jak kiedyś ludzie powtarzali bolszewickie hasła o tym, jak to proletariat jest uciśniony, jak to burżuazja innych prześladuje. Czy czasem tak to nie wygląda dzisiaj z nami, że nawet dobrzy katolicy powtarzają takie hasła, mężczyźni o feministkach, kobiety o tyrańskich mężczyznach i tak dalej. Czy czasami niezbyt szybko używamy takich słów? Czy czasami niezbyt szybko właśnie używamy takiego słownictwa rewolucyjnego, które ostatecznie właśnie pogłębia te podziały, pogłębia to rewolucyjne myślenie w nas i w innych, które niszczy tą harmonię, tą rodzinną harmonię. I na koniec spójrzmy właśnie na tą świętą rodzinę, która jest wzorem tej pięknej harmonii. Harmonii, która wynika z miłości, z oddania, z wzajemnego oddania, wzajemnego poświęcenia się. I patrzmy na ten przykład, prośmy o siłę do tego, żeby ten przykład naśladować. Żeby naśladować ten przykład tej wielkiej miłości, którą widać, którą słychać w naszych słowach, którą widać w sposobie spędzania czasu, w gotowości poświęcenia siebie dla drugiej osoby. Takiego zwykłego, codziennego poświęcenia siebie, poświęcenia swojego czasu, swojej uwagi dla drugiej osoby. Harmonia i miłość, a nie nienawiść, a nie rewolucyjne hasła, a nie rewolucyjna propaganda. Dążmy do tego, prośmy Pana Jezusa, żeby przepełniał nasze serca siłą do tego, żeby żyć zgodnie z tymi Bożymi przykazaniami, żeby codziennie praktykować tą piękną miłość. Miłość, która jest gotowością do oddania siebie dla dobra drugiej osoby. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.